I pamiętam, że szedłem wtedy do domu i tak yy, się w duszy sobie powtarzałem, oj, żeby to zdjęcie było dobre, żeby to zdjęcie wyszło. Jak najszybciej chciałem je zobaczyć na ekranie komputera, czy rzeczywiście ono jest do końca ostre. Najbardziej charakterystycznym znakiem tego zajęcia terytorium jest głos żurawia, który jest no nie do opisania, no jego mistyka jest po prostu niepojęta. Tu się radio otop. Ja się nazywam Anna Matusewicz i razem z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków zapraszam na podcast o ptakach i o ludziach nieobojętnych na piękno natury. Dzień dobry. To drugi odcinek Ptasiego Podcastu i dzisiaj naszymi gośćmi będą dwaj panowie, pasjonaci ptaków, ale też pasjonaci sztuki. Artur Buczkowski, pierwszy z naszych gości, jest fotografem przyrody i opowie o kulisach fotografowania natury, fotografowania ptaków. W szczególności zachęcam do podgłośnienia tych wszystkich z Was, kto chciałby zacząć fotografować przyrodę lub już zaczął to robić i szuka inspiracji, czy więcej informacji o tym, jak to robić bez szkody dla otoczenia. A drugim gościem jest Waldemar Półtorak, który oczarował mnie swoją opowieścią o żurawiach. Waldemar jest rzeźbiarzem, rzeźbiarzem ptaków i o tej swojej pasji również opowie kilka słów. Lecimy. dzisiaj rozmawiamy w biurze pomorskiego otopu, które się znajduje w Rumi i gościem dzisiaj jest Artur Buczkowski, który zajmuje się między innymi fotografią przyrody, w szczególności fotografią Cześć, Arturze. Cześć, witam. Przed naszą rozmową, jeszcze chwilę rozmawialiśmy, że fotografia przyrody to nie jest Twoje główne zajęcie w życiu. I tak się zastanawiam jak to było z tą całą fotografią? Czy najpierw była pasja fotograficzna, czy najpierw do przyrody, do natury? Jedno i drugie właściwie równolegle, choć historia takiego no, obcowania z przyrodą jest znacznie dłuższa u mnie, no, bo właściwie sięga szkoły podstawowej, czyli yy, no, tych, tych miesięcy wakacyjnych spędzonych w różnych rejonach Polski i jakiejś takiej w ogóle pasji do nauk przyrodniczych. Natomiast fotografia no nie ukrywam przez jakiś okres mojego życia była moim zawodem. Wprawdzie bardzo dawno temu, bo na początku, lat 90., ale dość krótko pracowałem w zawodzie i właśnie do fotografii w ogóle, a szczególnie fotografii przyrodniczej, wróciłem dosłownie no może 5-6 lat temu i Chyba od razu do ptaków, bo kiedyś przeżyłem taką przedziwną, bardzo przyjemną historię. Otóż wędkując sobie na muchę, bo to swego czasu bardzo uwielbiałem na rzece Edzie stałem w jej nurcie i tak w pobliżu mnie wystawał taki, taki niby pieniek, niby konar i w pewnym momencie na ten pieniek wdrapała się młodziutka kaczuszka krzyżówka. Taka jeszcze, taka żółtawa, taka śliczna i, i tak przepięknie się ustawiła, zakomponowała w tym, w tym otoczeniu i pomyślałem sobie może jak wspaniałe byłoby zdjęcie tego, tej chwili. I chyba to był taki, nie wiem, jakoś przełomowy taki moment, że powróciłem do tej fotografii i do fotografii właśnie Ptaków. A czy fotografia ptaków to jest trudna działka? Jak, jak, jak to widzisz w odniesieniu do fotografowania do swojego wcześniejszego doświadczenia z fotografią? No to jest e, zupełnie inna historia. Ja miałem bardziej doświadczenia z fotografią techniczną. E, natomiast fotografia przyrody, a szczególnie ptaków, to jest zupełnie inna operetka. Zresztą nawet trudno porównywać te dwie właściwie epoki, dlatego że tamten czas był czasem fotografii analogowej. W tej chwili do dyspozycji mamy fotografię cyfrową z możliwością no, relatywnie no, nie powiem taniego, ale w zasięgu. Przynajmniej dość dobrego sprzętu i mm, właśnie ten rodzaj fotografii cyfrowej no, nie tylko u mnie, ale generalnie jak gdyby spowodował ogromne zainteresowanie fotografią ptaków. I możliwościami jej wykonywania. Tutaj, mm, jeśli spojrzymy, szczególnie na Facebooku, no bo tam no, dzisiaj skupia się <grycie> życie wszystkich ludzi, takie, takie wirtualne. Jeśli zobaczymy, ile jest tych grup ptasich i ilu członków liczą te grupy, a czasami to jest po kilkadziesiąt tysięcy, i jaka ogromna ilość zdjęć, opisów, również filmów przewija się przez te grupy, no to widzimy, Skalę tego, tego zainteresowania i jak, jak wiele ludzi sięgnęło po aparat właśnie dzięki fotografii cyfrowej. Mhm. O tych grupach i w ogóle społeczności fotografów przyrody czy fotografów ptaków to jeszcze Cię podpytam za chwilę. A wracając do tej kaczki, która Cię zainspirowała do tego, żeby sięgnąć po aparat, to czy, czy pamiętasz swoje pierwsze wyjście, właśnie? W teren z zamiarem złapania dobrego kadru ptasiego. No, pamiętam jak dziś. Po tych no, blisko sześciu latach, sfotografowanie wtedy kosa, to znaczy może inaczej. Dzisiaj sfotografowanie kosa wydaje się rzeczą tak oczywistą, tak, no wręcz banalną, bo jest to ptak, który właściwie nie opuszcza nas przez cały rok i właściwie ma, że wszędzie możemy go spotkać. Natomiast wtedy było to dla mnie ogromne przeżycie i. To była samiczka, która ma troszeczkę takie bardziej stonowane barwy niż, niż samiec, bo samiec jest czarny, natomiast ona jest taka no, bardziej brązowa, bardziej stonowana. Przysiadła mi na takiej prześlicznej gałące świerka nieopodal domu i zupełnie spokojnie tam sobie pozowała, zresztą jak to w naturze kosa bywa i zrobiłem to, to wtedy to pierwsze zdjęcie, ogromnie się z niego cieszyłem. Natomiast niedługo później, no to wydawała mi się już no, pełna pogałą szczęścia i, i poprzeczka, którą nigdy później już więcej nie przeskoczę, czyli zimorodek, tak prześliczny. I przysiadł mi również nad rzeką Redą. Też zaskoczył mnie tak znikąd się dosłownie wziął, dał mi szansę dosłownie na dwa ujęcia i pamiętam, że szedłem wtedy do domu i tak yy, strasznie się w duszy sobie powtarzałem, oj, żeby to zdjęcie było dobre, żeby to zdjęcie wyszło, jak najszybciej chciałem je zobaczyć na ekranie komputera, czy rzeczywiście ono jest do końca ostre, czy ten, oczywiście nie było, no, yy, ale to już mniejsza z tym, natomiast rzeczywiście miałem taką frajdę wielką, takie, takie emocje w sobie, że takie spotkanie i to właściwie na samym początku tej, tej przygody fotograficzne z ptakami. Więc wychodzi na to, że powinieneś, czy taki fotograf przyrody, tak jak ty, zawsze musi być gotowy do ustrzelenia tego zdjęcia, zawsze mieć ten sprzęt gdzieś na wyciągnięcie ręki, no bo jak taki zimorodek na chwilę ci się objawia i dosłownie daje ci chwilę, żeby zareagować, no to zawsze musisz mieć oczy szeroko otwarte. Może trudno w to uwierzyć, ale im dłużej się fotografuje ptaki, szuka się ich w przeróżnych biotopach, które są zresztą bardzo zróżnicowane, to niezwykle wyczula się wzrok. To oczywiście nie, nie wydarzy się po pierwszym czy długim miesiącu fotografowania czy obserwowania otoczenia. Ale już w drugim, trzecim roku na pewno dochodzi nawet do takich sytuacji, że dosłownie gdzieś listek z boku spada i natychmiast oko to widzi i reaguje. Oczywiście do tej reakcji oka no, trzeba też przystosować reakcję no, samego sprzętu fotograficznego, umieć się jak gdyby zdążyć złożyć do tego zdjęcia. Aczkolwiek bardzo wiele pomaga współczesny sprzęt, ponieważ no, te powszechnie używane obiektywy wyposażone są w autofokus. Czyli taki automatyczny mechanizm, który ustawia ostość za nas. On oczywiście nie jest aż tak szybki, jakbyśmy chcieli, ale w 99% wystarczający, żeby za nas tą ostość ustawił, o ile tylko jesteśmy w stanie dość szybko złapać w kadr samego ptaka. Przeszliśmy tutaj tak płynnie do, do tematu sprzętu, i no, mówi się, że to nie sprzęt robi zdjęcie tylko fotograf, ale jak obserwuję wyposażenie fotografów przyrody, szczególnie właśnie fotografów ptaków, to, no, to zaczynam wątpić, tak? bo y, widzę, że są takie duże obiektywy lufy, ale też fotografowie, którzy czatują długie godziny, gdzieś tam próbują się wtopić w tło, są, mają jakiś sprzęt maskujący i Itd. Więc jak to jest z tym sprzętem, co taki fotograf powinien mieć w, no, w tym takim kuferku ze sprzętem ze sobą? Wszystko zależy, jakie gatunki fotografujemy i w jakim miejscu, w jakim środowisku, o której porze dnia czy o której porze roku. Natomiast, oczywiście, podstawą fotografii ptaków. Jest obiektyw o długiej ogniskowej. No, nie ma co się oszukiwać. Obiektywem 100 mm, 200 mm, nawet 300 będziemy mieć kłopot, żeby dobrej jakości zdjęcie wykonać. Powszechnie stosuje się ze względu na cenę obiektywy zmiennoogniskowe. No, tutaj dwie firmy właściwie są w takim zasięgu finansowym przeciętnego takiego użytkownika. Aczkolwiek też to nie są tanie obiektywy, bo ich cena kształtuje się między 4 a 6000 zł. To są obiektywy Sigmy. Sigma w takiej wersji podstawowej i nieco lepsza Sigma Sport. I dwa obiektywy Tamrona, starszy obiektyw G1 i, i nieco nowszy model G2. I przynajmniej ja z tego, długiego, z tego ostatniego modelu korzystam, czyli z Tamrona G2. Ale długi obiektyw, czy długogniskowy obiektyw, to oczywiście nie wszystko, dlatego że do ptaka. No, trzeba się zbliżyć. Wykonując zdjęcia z dużej odległości, oczywiście możemy później wyciąć fragment tego oryginalnego kadru, powiększyć go i, i uzyskać jak gdyby dodatkowe przybliżenie, aczkolwiek zawsze będzie to te, kosztem jakości. Natomiast dzieje się rzecz jeszcze inna, taka naturalna, między fotografem a dalekim Obiektem zdjęcia, w tym wypadku ptakiem, gromadzi się bardzo dużo powietrza. To powietrze dega. Im cieplej się robi, tym te degania są y, coraz intensywniejsze. W związku z tym pogarsza to jakość zdjęcia. Czyli bez względu na to, jak długi mamy, jak długo mamy ten obiektyw, to do ptaka musimy nauczyć się zbliżyć. Ja tego się nauczyłem stosując początkowo obiektyw o krótszej ogniskowej, właśnie 300 mm i to była wspaniała szkoła, jak, jak odnaleźć się w terenie, jak odnaleźć się w relatywnej bliskości ptaków. Oczywiście z zachowaniem no, pewnych zasad, tak? o których zresztą jeszcze pewnie sobie powiemy, o etyce fotografowania, zapewne do tej kwestii wrócimy. No dobrze, czyli sprzęt yy, sprzętem. Ale także pewne takie umiejętności obserwacji, jakie jeszcze cechy powinien taki fotograf przyrody, początkujący fotograf przyrody pielęgnować w sobie i jaką wiedzę zdobywać, żeby no zostać tym dobrym fotografem, ale też no dobrym w znaczeniu nie tylko technicznym, technicznego zdjęcia, ale też pewnego podejścia do natury. Myślę tak, że każdy z nas zna przynajmniej kilkadziesiąt gatunków ptaków, które bytują w jego najbliższym otoczeniu. Bardzo optymistycznie. Bardzo optymistycznie? To może inaczej. Może tą pierwszą setkę gatunków jest no, relatywnie łatwo sfotografować przeciągu no na przykład przy takim bardzo częstym bywaniu w terenie i, i, i troszeczkę obeznaniu się z możliwościami własnego tego sprzętu fotograficznego no nawet w rok no może niektórym przyjdzie to troszeczkę dłużej ale dlaczego o tym mówię bo generalnie ptaków które możemy w Polsce zobaczyć nie mówię sfotografować ale zobaczyć to jest to liczba 463 gatunków, bo tyle Komisja Faunistyczna uznała za gatunki. Bytujące w Polsce. Znaczy bytujące mam na, na myśli te, które gniazdują w Polsce, zimują w Polsce i przelatują przez nasz kraj, odpoczywając podczas jesiennej i wiosennej migracji. Czyli dla takiego no, początkującego fotografa ptaków, te pierwsze 100 gatunków no, pójdzie dość łatwo, natomiast tak myślę, że każdy następny to już zaczynają być schody. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każdego ptaka traktuję jak książkę. Robiąc zdjęcie takiemu gatunkowi, który znam, o którym od zawsze wiedziałem, o jego, o, o jego środowisku, jak, no nie wiem, kos, szpak, tak, sroka, sujka, sikory, wróble, no można by tu wymieniać długo. Dobre zdjęcie takiego ptaka jest jak gdyby zamknięciem książki. Czyli. To zamykam tą końcową okładkę, ponieważ wcześniej jak gdyby pozyskałem wiedzę o tym ptaku i to, to dobre zdjęcie tego, tego gatunku jest jak gdyby uko ukoronowaniem tej wiedzy. Natomiast w przypadku gatunków rzadszych, fotografia, zdjęcie danego osobnika jest otworzeniem tej książki, czyli Dopiero zaczynam nabywać tej wiedzy, czytać, interesować się, wymieniać korespondencje, rozmawiać z kolegami, starać się poznać obyczaje tego, tego gatunku. Także trudno traktować. Wszystkie ptaki jednakowo, i też wszystkie zdjęcia jednakowo. Każde ma swój wymiar, każdy ma swój, swój jak gdyby, pokład wiedzy, którą już mamy lub trzeba przyswoić, no i też pewien taki ładunek emocjonalny, no, wiążący się z, z odnalezieniem danego gatunku i zrobieniem mu zdjęcia. W Twoim przypadku ta fotografia ptaków no, jest takim sposobem na poznawanie przyrody. Więc, no... Wiedza o fotografii to jest jedna działka, w której fotograf przyrody no, powinien się orientować i pozyskiwać, i się rozwijać, no ale wiedza o naturze, o samych ptakach to jest druga działka, że nie wystarczy po prostu pójść w teren i nacisnąć spust migawki. No niestety nie wystarczy. Ja staram się zrobić zdjęcie konkretnego osobnika czy konkretnego gatunku maksymalnie dobrej jakości z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pokazać te wszystkie niuanse szaty, która u ptaków jest niezwykle zmienna, bo mamy przecież i szaty młodociane, i mamy szaty godowe, spoczynkowe. Mamy tutaj dimorfizm płciowy, dimorfizm wiekowy, który się również wyraża w różnych szatach. Dobre zdjęcie jak gdyby, powoduje, że no, no nie ma potrzeby ponownego y, poszukiwania danego osobnika w danej szacie, a to czasem, no niestety wiąże się z naruszaniem pewnego no, takiego dobrostanu przyrody. Każda nasza ingerencja, czy wejście w teren, no jest takim naruszeniem, no. Czy mógłbyś rozwinąć y, trochę ten temat zagrożeń, jakie my, ludzie, fotografowie, którzy próbują wejść do tego środowiska bliżej, zbliżyć się do ptaka, jakie zagrożenie niesie swoją obecnością, z czym to jest związane i no także bym miała kilka pytań o te aspekty etyczne, o których wspomniałaś, no bo się wydaje, że staramy się być cicho, staramy się nie hałasować, sobie skradamy się z tym aparatem, więc jakie my zagrożenie powodujemy dla zwierząt, dla ptaków, które chcemy sfotografować? Używać takiego określenia skradanie się do ptaków, myślę, że powinniśmy tego unikać. Czym innym jest na przykład, kiedy gdzieś w oddali na no kilka, kilkanaście metrów przed nami widzimy, że sobie przysiadła na przykład pliszka żółta i chcemy troszeczkę skrócić do niej dystans, podejść o winę bliżej yy, i wykonać jej zdjęcie. To oczywiście jest możliwe, przy czym tu też taka rada, że jeśli już w ten sposób podchodzimy yy, do ptaka, to starajmy się... Trzymać aparat już przy oku, uniesiony, żeby w ostatniej chwili nie podrywać tego aparatu, no bo to najczęściej ptaka spłoszy. Natomiast jeśli tak zbliżamy się powolutku i z tym uniesionym aparatem, ptak reaguje dużo spokojniej. No, oczywiście, idąc w ten sposób, nie widzimy, co jest przed nami. Warto więc sobie spojrzeć, czy no, nie skończymy spadając z jakiejś skarpy, czy nie padniemy w jakieś błotko, albo nie potkniemy się o wielki kamień, który normalnie byśmy zauważyli. Natomiast takie składanie się dla, y, do ptaków. Czasami to widuję, szczególnie na otwartych przestrzeniach, y, gdzie na przykład zasiądzie stado gęsi. Taki fotograf próbuje tam się podczołgać, podejść y, bliżej. To zawsze się kończy podarwaniem takiego stada. To tak samo jest w przypadku żłrawi, czy generalnie takich ptaków, które w stadach zasiadają na otwartych przestrzeniach y, na, na przelotach jesiennych czy wiosennych. Natomiast y, skutecznym i chyba takim moim ulubionym sposobem. Fotografii ptaków jest zasiadka. Musimy, żeby taka zasiadka była skuteczna, to oczywiście musimy dosyć dobrze znać teren, wiedzieć, jakie gatunki i kiedy tam się pojawiają. Musimy też wiedzieć, czy w danym miejscu wolno nam w ogóle wykonywać zdjęcia, bo być może jest to jakaś strefa chroniona, typu rezerwat przyrody, na którym wyznaczone są wyłącznie ścieżki edukacyjne i nie możemy jak gdyby opuścić tego terenu. Musimy się ich trzymać, ale w takich terenach ogólnodostępnych taką zasiadkę możemy sobie urządzić. Oczywiście to jest zajęcie dla cierpliwych. Najczęściej. <grym> W moim przypadku przynajmniej wiąże się to z wielogodzinnym leżeniem na brzuchu. Nie jest to rzecz przyjemna na początku, ponieważ człowiek tak nie bardzo jest przyzwyczajony do tego, żeby wiele godzin w ten sposób leżeć, do tego jeszcze stoszeczkę zadał zadartą głową, pracują zupełnie inne mięśnie niż normalnie. Po pierwszych dniach jesteśmy strasznie obolali i chcemy to absolutnie rzucić, ale po wykonaniu fajnego zdjęcia no, zapominamy o tym bólu i, i, i znów pod tą siatką leżymy. Dlaczego tu powiedziałem o leżeniu, a nie na przykład siedzeniu czy staniu? Bo, oczywiście, możemy sobie zbudować nawet taką prowizoryczną czatownię, postawić jakiś, no, jakiś stelaż namiotowy, zarzucić go siatką maskującą, usiąść wygodnie w środku, na krzesełku, ale w ten sposób, szczególnie w przypadku ptaków wodnych, ale też i na łąkach, polach, zmieniamy kąt patrzenia aparatu. Czyli fotografujemy ptaka, no powiedzmy, że z góry. Natomiast najpiękniejsze takie kadry ptaków, właśnie szczególnie jak wspomniałem na wodzie, łące, polu, czyli na takiej otwartej przestrzeni, to są z tak zwanego poziomu zero, czyli z pozycji gruntu. No i to właśnie niestety wymaga leżenia. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia odnosząca się nie tylko do fotografii ptaków, ale też do fotografii takiej rodzinnej, bo póki fotografujemy osoby dorosłe, no, to najczęściej robimy im zdjęcia jak gdyby na wprost, czyli z wysokości naszego wzroku. Natomiast, kiedy fotografujemy dzieci, wnuki, psy, koty, to również robimy te zdjęcia z góry. I spróbujcie kiedyś zrobić to inaczej, czyli przykucnąć. Czyli zrobić zdjęcie dziecka, zdjęcie psa, zdjęcie własnego kotka, właśnie z tej perspektywy, jakiej on widzi świat. To zdjęcie jest zupełnie innego, innego rodzaju, w, w takim odbiorze estetycznym i też no, jakoś bardziej sugestywnie potrafi przekazać, jakie emocje towarzyszą, czy, czy temu wnusiowi, czy dziecku, czy temu pieskowi, kotkowi, wszystko jedno. No, w każdym razie to jest zupełnie, jak gdyby, troszeczkę inny wymiar fotografii. Podobnie jest właśnie z ptakami, z tym tak zwanym poziomem zero, kiedy widzimy ptaka na w zasadzie tle nieba czy jakiejś oślinności, ale właśnie z bardzo niskiego takiego pułapu, który dla naszego oka może nie jest naturalny, jeśli chodzi o obserwację ptaków, ale na zdjęciach wygląda to fenomenalnie. Opowiadasz z taką bardzo dużą czułością o fotografii tych naszych braci mniejszych i, i co mi też bardzo imponuje. Więc o czym powinniśmy jako fotografowie Pamiętać, tworząc taką y, zasiadkę, czy właśnie wchodząc y, na teren w poszukiwaniu dobrego kadru. No przede wszystkim powinniśmy unikać takich zdjęć w okresie lęgowym ptaków. Wprawdzie ptaki, rodzice są wtedy no, bardzo aktywni, ponieważ albo jedno z rodziców, zależnie od gatunku, czy samiczka, czy samiec, no, zwykle samica siedzi na jajkach, samiec ją dokarmia, on wtedy bardzo intensywnie lata po okolicy, szuka tego pokarmu. No, bardzo często też przysiada. No, jest to okazja jakaś do zrobienia zdjęcia, ale no, wiemy, że w tym momencie znajdujemy się dość blisko gniazda no bo ewiły lęgowe są różnej wielkości, no ale w przypadku tych y, mniejszych gatunków, no nie są aż tak rozległe, czyli, czyli no jeśli widzimy, że, że ten samczyk z tym pokałem w dziobie gdzieś nerwowo lata, to w pobliżu jest samica. Natomiast chyba naj... Y, 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 i oczywiście takie zdjęcie można zrobić, bo, bo nie unikniemy takich sytuacji, wędrując sobie przez jakąkolwiek dowolną krainę. Tak, gdzieś prędzej czy później taki ptak nam przysiądzie, pstykniemy zdjęcie, oczywiście nic złego się nie wydarzy. Natomiast rzeczą no, niedopuszczalną jest fotografowanie. Gniazd Ptasich w momencie kiedy no jest tam Lęk, kiedy jest tam jajka, kiedy są tam pisklęta, kiedy albo samica wysiaduje, albo oboje rodzice dokarmiają. Na grupie facebookowej, którą prowadzę, no mamy tam całkowity zakaz publikacji tego typu zdjęć, żeby w ogóle nie kusić amatorów fotografii przyrodniczej do, do ich wykonywania. A dlaczego najlepiej się nie zbliżać wtedy do takiego gniazda? To się po prostu bardzo źle może skończyć dla lęgu. Ptaki potrafią zostać tak zaniepokojone, że porzucą lęk. Poza tym bywa też, że taką naszą ingerencją zdradzamy miejsce, gdzie gniazdo się znajduje drapieżnikom. Szczególnie takim ptakom, które gniazdują na ziemi, typu czajka, krwawodziub. Jeśli będziemy wokół tego gniazda zbyt intensywnie chodzić, te ptaki będą bardzo nerwowe, w znaczeniu rodzice będą latać nad tym gniazdem, próbować nas odstraszyć. Przez to zdradzają swoją pozycję ptakom drapieżnym. Ale też i kurkom takie rzeczy... No się niestety zdarzają, więc w takiej sytuacji my również powinniśmy unikać. Czy są jeszcze jakieś zakazy? Tu nawiążę też do pewnego rodzaju fotografii. Nie nazwę tego zakazem, tylko pewną dobrą wolą i rozsądkiem. Nie wiem, jak innym kolegom, koleżankom czy kolegom fotografującym ptaki przychodzi łatwość fotografowania ptaków drapieżnych. Mnie przychodzi bardzo trudno. I właściwie taką jedyną okazją do tego rodzaju fotografii to są ptaki w locie. To też nie są łatwe zdjęcia, bo... Albo mamy niebo bardzo pochmurne, w związku z tym korekcja już potem w postprodukcji takich zdjęć w programach graficznych, albo mamy te ptaki na tle niebieskiego nieba, co też w moim takim pojęciu estetycznym no, nie jest szczególnie atrakcyjne. I teraz alternatywą na, do tego rodzaju fotografii są tak zwane czatownie ptaków drapieżnych których jestem absolutnym przeciwnikiem, to są najczęściej czetownie komercyjne, czyli takie na stałe zmontowane, dosyć wygodne obiekty, przed którymi rutynowo, stale wykłada się mięso, żeby te ptaki drapieżne wabić. Te zdjęcia dla mnie są, ten rodzaj fotografii, po pierwsze jest to w wydaniu komercyjnym, czyli właściciele takich czetowni biorą za to pieniądze, co już budzi mój niesmak, a szczególnie te wszystkie aspekty przyrodnicze. No, te zdjęcia równie dobrze tego typu można zrobić w ogrodzie zoologicznym. Bardzo często jest tak, że te zdjęcia oczywiście są doskonałej jakości z tych czetowni. Robione z bardzo niewielkiej odległości, w dobrych warunkach oświetleniowych. Oczywiście z tego poziomu zero, o którym wspominałem, bo te czetownie tam troszeczkę na no ten grunt zaledwie wystają, przed pole jest czyste. To jest wszystko piękne. Takie zdjęcia potem publikowane Potrzebują całą ogromną ilość lajków na Facebooku, nawet, nawet są przedmiotem wystaw czy prelekcji, bo i z takimi sytuacjami się spotykałem. Natomiast niewielu zdaje się, zdaje sobie sprawę, jak tego rodzaju zdjęcia powstały. Dlatego ogromnie sobie cenię, każde zdjęcie ptaka drapieżnego, które wykonali mo, moje koleżanki i koledzy w naturalnym środowisku, które nie jest zdjęciem w locie, czyli udało się tego ptaka albo właśnie gdzieś z jakiejś zasiadki, albo, albo z przypadku no, przyłapać na, na takim stanowisku lądowym, czy, 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 czy jakimś zniesionym takim obiekcie. Miałem chyba tylko jeden taki przypadek w swojej historii fotografii ptaków drapieżnych i to oczywiście uznaję za rzecz oczywiście dopuszczalną i etyczną. Jadąc przez tutaj pola Doliny Redy, znalazłem to było zimą, znalazłem padłą sarnę, na której pożywiał się myszołów. Zatrzymałem samochód, nawet nie wysiadając, Białem, przełożyłem obiektyw, zrobiłem kilka zdjęć nawet nie zwrócił na mnie uwagi pojechałem dalej. Aczkolwiek wszyscy znamy myszałowe, są to ptaki, które widzimy w oddali. Zbliżamy się na przykład do nich samochodem, na przykład w czasie właśnie takiego objazdu terenu, ale wystarczy, że tylko na nie spojrzymy i one już natychmiast znikają. Są strasznie płochliwe, zresztą jak wszystkie ptaki drapieżne. W ogóle wydaje mi się, że dokarmianie, czy to ptaków, dzikich ptaków, czy dzikie zwierzęta, w celu, żeby, żeby one się zbliżyły, tylko żebyśmy mieli ładny kadr, no to nie mieści się w żadnych etycznych normach. Jakby gdzie szukać takiej informacji? Czy jest jakiś kodeks etyczny fotografów przyrody spisany, gdzie możemy zajrzeć i no sprawdzić, czy, czy to, co nam się wydaje, że możemy robić rzeczywiście, możemy zrobić. Tak, jest taki kodeks, można go odnaleźć w sieci, wystarczy wpisać to hostwo, które podałaś, czyli kodeks etyki fotografii ptaków, czy fotografii przyrodniczej, to przeglądarka nas przekieruje na właściwą stronę i tam odnajdziemy też tego, co powinniśmy robić, jak się zachowywać, czego nie robić, gdzie nie wchodzić i jak fotografować lub nie. A czy są jakieś regulacje prawne? Ustawa o ochronie przyrody w pewnym sensie reguluje te kwestie, ale no mnie bardziej są znane ta część, czyli artykuł 15 dotyczący rezerwatów przyrody, bo w swoim terenie mam tutaj ich kilka i przynajmniej sposób korzystania z tych rezerwatów, no, musi być poprawny, czyli to, co ustawodawca wyznaczył w tej ustawie, plus y, uwzględnianie wszystkie odstępstwa, które ewentualnie poczyni Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na rzecz y, y, no, dopuszczenia pewnych form, przynajmniej turystycznych, tak, w tych rezerwatach. Mhm. My już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku z Mariuszem Miotkę o zasadach zachowywania się, zachowywania w w ramach rezerwatu, więc rozumiem, że te nakazy, zakazy, które dotyczą turystów, obowiązują w rezerwacie także fotografów przyrody. To nieistotne, w jakim celu się przychodzi do rezerwatu. Dokładnie tak. Dokładnie, takimi samymi zasadami. No, oczywiście w inny sposób fotografowie czy fotograficy przyrody, aturyści z walorów takiego rezerwatu korzystają. Ktoś, kogo rzeczywiście ptaki interesują, poświęci takiemu miejscu znacznie więcej czasu, znacznie więcej dni w roku. Odwiedzi to miejsce w różnych porach. Fotografujesz właśnie między innymi w rezerwacie Beka. Yy, czym ciebie to miejsce jako fotografa przyciąga? Oj to jest <laughs> strasznie trudne pytanie, bo to miejsce przyciąga mnie w ogóle, a właściwie mniej jako fotografa. Dlatego, że rezerwat Beka, wbrew pozorom, yy, jest bardzo trudnym miejscem do robienia zdjęć ptaków. Mimo, że ma dość prosty taki układ topograficzny, bo ta część dostępna dla ruchu turystycznego, czyli również dla mnie, bo przecież ja zaliczam się do normalnych śmiertelników, to jest przecież tylko ten wał przeciwpowodziowy, potem ścieżka wzdłuż kanału Beki do tego słynnego krzyża, kawałek wzdłuż ogrodzenia pastwisk i jak gdyby powrót granicą północną przy wieży widokowej. Czyli w rezerwacie BK nie mamy możliwości zbliżyć się do ptaków poza Tymi gatunkami, które ewentualnie w drodze, tą ścieżką edukacyjną, gdzieś w naszym pobliżu przysiądą. No zwykle to są drobne gatunki typu właśnie pliszka, świergotek łąkowy, gdzie one sobie na tych, na tych słupkach zasiadają. No Warto tu wspomnieć o plisce cytrynowej, która jest takim klejnotem rezerwatu Beka. W Polsce mamy, o ile dobrze pamiętam, chyba 250 par lęgowych. Z czego kilkanaście gniazduje na Bece, w rezerwacie Beka. I tą piszkę no już tak po moglibyśmy ją oglądać, aczkolwiek no, w tym roku ścieżki edukacyjne rezerwatu Beka są zamknięte do końca lipca ze względu właśnie na dobro ptaków lęgowych, ale również na tą, na tą część kalendarzową dotyczącą wiosny, czyli ptaków, które tam odpoczywają na przelotach. Ale nawet jeśli nie będziemy się poruszać w tym czasie ścieżką edukacyjną, to piszki cytrynową możemy zobaczyć na ogrodzeniach przy wale. Zresztą z tego wału wykonałem najwięcej swoich zdjęć ptaków rezerwatu beka. Być może nie przy takim stanie wody, jakim jest obecnie, bo w tej chwili rzeczywiście te, te podtopienia są, są bardzo duże, czyli te ptaki są rozproszone na, na, na ogromnym obszarze. W tej chwili, tej, tej powierzchni zalanej. Natomiast w innych latach, albo jeszcze może w tym roku, kiedy ta powierzchnia się zmniejszy, a, a będzie się właśnie osuszać tutaj w kierunku wału, czyli ta ostatnia woda przy wale zostanie i tamte ptaki będą się troszeczkę bardziej koncentrować i w tym miejscu rzeczywiście można porobić kapitalne zdjęcia, nie naruszając w ogóle wnętrza rezerwatu. I to dotyczy również tych gatunków, które gniazdują, ale jeszcze ciągle w maju ptaków migujących Można spotkać jeszcze wiele gatunków siewek. W zeszłym roku zupełnie przy samym wale, przy samym ogrodzeniu pływał np. podkonu konu także można nasycić oko i obiekty. A czy jest taki jakiś uniwersalny przepis na dobre ptasie zdjęcie? Nie wiem, pora dnia, pora roku, miejsce, w którym no zawsze fajny kadr się trafi. Jest takie uniwersalne słowo: cierpliwość. To jest właściwie jedyny przepis na wykonanie dobrego zdjęcia nie tylko ptaka, ale no każdego zwierzęcia, a nawet rośliny tak, wiemy, że naroślinka na mnie ucieknie, ale już samo odnalezienie czasami ciekawego gatunku w terenie, no, wymaga cierpliwości, choćby dlatego, żeby żeby, żeby tam pojechać, pochodzić i, i nie zniechęcić się. Natomiast w przypadku ptaka ta cierpliwość, bo dobre zdjęcie, no to są dwa powiedzenia, jedno takie, które jeszcze tam kiedyś ze szkoły fotograficznej wyniosłem, że dobre zdjęcie jest kwestią przypadku, a dobry fotograf to jest taki, który tych przypadków ma dużo. To tak od tej strony Powiedzmy tej zawodowej. Natomiast jeśli chodzi o już taką rzeczywiście praktykę w terenie, to. Zdjęcie ptaka dobre, czy zdjęcie ciekawego gatunku, czy jakieś fajnej takiej scenki rodzajowej, bo przecież nie fotografujemy tylko ptaszków na gałązkach pojedynczych osobników, ale fotografujemy też i stada, i czasem mamy okazję zobaczyć, jak taki tokują, to również uwiecznić. Czasami kłócą się o jakiś kawałek jedzenia, czasami konkurują o ten, tak jak w tej chwili straszne wojny toczą kwiczoły ze srokami, bo one zajmują dosyć y, y, niewielki teren wspólny, lęgowy, na przykład w Redzie, tutaj u nas. I, więc wiele możemy y, zobaczyć, sfotografować. Natomiast każde z tego rodzaju y, sytuacji uwiecznionych na fotografii jest wyłącznie wypadkową ilości wyjścia w teren. No nie zrobimy zdjęcia dobrego ptaka siedząc przed Facebookiem i przeglądając zdjęcia kolegów. Musimy w ten teren pójść. Czyli cierpliwość, no i nie ukrywajmy, no jeśli chcemy przekroczyć tą umowną granicę tych stu gatunków, które tak dość powszechnie nas otaczają, a chcemy sfotografować coś ciekawszego, coś bardziej rzadkiego, no niestety musimy się ubrudzić. A jak najbardziej się ubrudziłeś? Oj, to przeróżne miałem historie, a może zacznę od tego, żeby to ubrudzenie było komfortowe, to no trzeba się odpowiednio ubrać. I ja fotografuję przede wszystkim tutaj w rejonie pomorskim, no najdalej może na, na, na Kociewiu, ale generalnie w pasie zatoki gdańskiej, Puckiej, półwyspu Helskiego, czyli generalnie nad morzem. Jedno jest pewne, że jeśli wychodzimy z domu i jest 20 stopni, to nad morzem już tak miło nie będzie, więc na pewno w zapasie powinniśmy mieć grube ciuchy, a czasem bardzo grube, i wcale niekoniecznie zimą czy jesienią, ale bywa, że i lat. Natomiast, y, oczywiście, muszą być to, musi być to ubranie no, wygodne, oddychające, być może w kolorach maskujących. Aczkolwiek ja nie jestem przekonany, że to tak do końca y, skutkuje. Y, zawsze ptak zobaczy i tak nas szybciej niż my jego. Y, więc, y, no, troszeczkę to pomaga, jeśli w takim ubraniu maskującym się gdzieś tam w krzakach usadowimy, a jeszcze troszeczkę się tam zasłonimy, choć, choć, choć twarz, czy ten front, ten jakiś. Jakimś kawałkiem świadki maskującej to to pomaga, ale dlaczego mówię o tych, o tych rzeczach w kamuflażu? Dlatego, że to są z reguły ciuchy wojskowe, które kapitalnie się do tego nadają. Możemy oczywiście tam sobie do dekatlonie i poszukać jakichś takich y, turystyczno-myśliwskich ubrań, ale y, te rzeczy z demobilu wojskowego są przede wszystkim fantastycznej jakości, bardzo mocne, oddychające, bo najczęściej to są jakieś komponenty, takie z dużą ilością bawełny. Więc w tych rzeczach rzeczywiście możemy się pobudzić, one szybko wysychają. Jest takie powiedzenie: jak się wysuszy, to się wykruszy. Yy, więc najczęściej taki właśnie wykruszony, no może nie najczęściej, ale zdarza mi się, że wsiadam do samochodu po no, totalnym ubłoceniu się w jakimś bagienku. Wspomniałeś, że prowadzisz grupę Facebookową dla fotografów. Wyobrażam sobie, że jest sporo takich miejsc, gdzie fotografowie dzielą się swoimi właśnie zdjęciami, fotografiami, kadrami. A jak to jest w środowisku? Czy bardziej dzielicie się, pomagacie sobie, dzielicie się miejscówkami, radami, czy jest to bardziej rywalizujące między sobą środowisko? Różnie z tym bywa. Ja, jeśli chodzi o moją grupę, tą Facebookową, przyjąłem zasadę, że i to jest w regulaminie grupy, które staramy się dość egoistycznie przestrzegać, że zawsze podajemy miejsce obserwacji, i tu w nawiasie, choć przybliżone, zaraz do, do niego wrócę, i datę obserwacji. Chodzi mi o to, żeby jeśli nawet. Yy, Danemu wydarzeniu, które przeżyliśmy w terenie, z, które zakończyło się wspaniałym, wspaniałym zdjęciem, i potem to zdjęcie publikujemy, i nie towarzyszy temu jakiś opis tego wydarzenia, gdzie byliśmy, co przeżyliśmy, to przynajmniej y, pozostaje informacja, y, gdzie już na przykład jakiś gatunek w Polsce się pojawił. Na przykład wiosną, tak? Taki wracają na tereny lęgowe. Aha, to już na południu gdzieś tam. Y, Pojawiły się na przykład mochołówki żałobne, no to ja już tak sobie kombinuję, no to już tak za tydzień pewnie tu wejdzie w parku, ja je znajdę, bo one się już tutaj zdążą przemieszczać. Każda informacja o dacie i miejscu obserwacji ma swoją wartość. Natomiast nie zawsze możemy, albo nie powinniśmy podawać dokładnej lokalizacji yy, gatunków rzadkich narażonych na taką ingerencję fotografów, która może doprowadzić do utraty lęgu. Na przykład jest z kaską, to jest tak no ogromnie rzadki już w Polsce i zdradzenie takiego miejsca gniazdowania, no takich rzeczy się po prostu nie robi, bo wiemy, że tam będzie tłum fotografów natychmiast z całej Polski i, i to, to gniazdo i to miejsce zadepcze. Czy jest rywalizacja? W pewnym sensie jest, ale na ile to jest możliwe, przynajmniej ja mam taką zasadę, że dzielę się z kolegami miejscami swoich obserwacji, niektórymi w węższej grupie, niektórymi w szerszej, ale z się, ja nie czuję takiej presji rywalizacji. Jest inny troszeczkę rodzaj rywalizacji, zwany Wielkim Rokiem. To może tak nie do końca jest związane z fotografią ptaków, bardziej z obserwacjami ptaków, choć w przypadku tych gatunków rzadszych, no rzeczywiście warto, czy chyba nawet tam jest wymóg potwierdzenia takiej obserwacji zdjęciem, tak zwanym zdjęciem dokumentacyjnym, czyli robionym nawet z bardzo daleka, by jak gdyby udokumentować tę obserwację. Ten Wielki Rok to jest współzawodnictwo bytłoczarów, czyli tych obserwujących ptaki, ile w danym roku uda się gatunków zaobserwować. Nie sfotografować, tylko zaobserwować. Pomijając oczywiście ten aspekt udokumentowania, to przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą, w ogóle polecam, jest taki film też, Wielki Rok to jest właśnie o tym Wielkim Roku Amerykańskim. Do nas e, zawitał chyba w formie oficjalnej drugi sezon, tak mi się wydaje. E, na platformie chyba Beat Watching prowadzona jest taka oficjalna statystyka. I tam rzeczywiście no, czuje się to współzawodnictwo. Ja w tym roku sobie zafundowałem taki wielki rok, ale wyłącznie na własne potrzeby, żeby przekonać się, ile tych gatunków uda mi się zobaczyć. Specjalnie nie, nie wplątałem się w te, w te oficjalne statystyki, no, żeby nie mieć tego ciśnienia współrywalizacji, żeby nie robić rzeczy w terenie głupich, niepotrzebnych, skoncentrować się na tym, co robię do tej pory, a, a, a nie poddać się temu szaleństwu. Nie? Czyli Twój wielki rok trwa. Liczysz, tak. liczę, <gry> obserwujesz. Liczę, liczę. A powiedz, czy masz jakieś takie fotograficzno-ptasie marzenie? Ptak, gatun gatunek, który chciałbyś zaobserwować być może w tym właśnie roku, a najlepiej sfotografować? Wiele jest takich ptaków, które wbrew pozorom dla moich koleżanek i kolegów są dość łatwo osiągalne ze względu na miejsce, gdzie mieszkają. Na przykład orzechówka, tak przypisany do naszych gór, no po prostu muszę pojechać do Zakopanego i pójść nad Morskie Oko, usiąść tam, zdaje się, że słyszałem jest schronisko i przy tym schronisku ono się kręci, ale no na przykład właśnie taka orzechówka, no nie mam na przykład do tej pory z fotografowanego rycyka, w tej chwili moi znajomi właśnie z tej grupy Facebookowej, no przepiękne zdjęcia zamieszczają yy, yy, z Nadwarty. To nie jest ptak, który yy, jest jakiś szczególnie wymagający. Można go w przypadku takiej właśnie prostej zasiadki yy, nie z marszu sfotografować. No ja musiałem tam pojechać. No po prostu jakoś tak się przypisałem. Troszeczkę ze względu na sprawy rodzinne, zawodowe, ale i też takie emocjonalne, tutaj z tym, z tym regionem pomorskim, i rzadko po prostu ruszam się. Także moje marzenia są takie dosyć banalne, szczerze mówiąc, właśnie gatunków, które no nie są jakimiś zupełnie kosmicznymi historiami w naszym kraju. Nie? No to co, ja życzę, żeby, żeby te marzenia, nawet te małe, spełniły się w tym wielkim roku i bardzo dziękuję Ci za podzielenie się i wspomnieniami, i wrażeniami, i radami, bo myślę, że to jest niezwykle cenne, żeby te informacje, tę wiedzę, jak możemy fotografować, tak, żeby nie szkodzić, żeby to przekazywać dalej, więc dzięki bardzo za rozmowę. No ja również serdecznie dziękuję. Robię dużo zdjęć również w terenie i to są zdjęcia, które dla wielu takich fotografików którzy starają się zrobić jak najbardziej tam efektowne, artystyczne zdjęcia są no bezwartościowe, bo dla mnie najważ... najcenniejsze są wtedy zdjęcia, na których widać np. ptaka od góry, co nie jest zbyt efektowne, czy ptaka od dołu, żeby widać było kształtowanie tego upierzenia. Bo się okazuje, że na wielu takich zdjęciach artystycznych nie widać tych detali. A dopiero jak te detale się umieści na takiej rzeźbie, to ten ptak nabiera życia, nawet jeśli nie jest wykończony do końca. Ale posiłkuję się również zdjęciami fotografików. Staram się takie zdjęcie przeskalować do rozmiaru ptaka i na podstawie tego mam już formę, z której mogę odwzorować ptaka, odrysować go na fragmencie drewna. No i dalej już jest wypiłowywanie najpierw wstępne później wycinanie nożykami tymi snycerskimi, a przy robieniu takich ptaków przy pomocy elektronarzędzi takich modelarskich, precyzyjnych czy jubilerskich, można wtedy bardzo dokładnie różne elementy pokazać na tej rzeźbie. Do tej pory nie rzeźbiłem żurawi, ale żurawie są tymi ptakami, które bardzo mnie inspirują do, do wyjścia z domu. Często właśnie wiosną, kiedy nie ma jeszcze większości ptaków, jeszcze zima na dobre króluje w przyrodzie, ale właśnie wychodzę wtedy w jakieś takie tereny, gdzie szukam tych pierwszych żurawi, tych zwiastunów. Tej nadchodzącej wiosny. Często jest to ten ptak, który zaraz po skowronku, albo nawet nieraz się udaje przed skowronkiem, go spotkać jako takiego pierwszego zwiastuna. Jako, że jesteśmy tutaj w Rumi. W rejonie Zatoki Gdańskiej to najbliższym miejscem na pewno, gdzie można by było spotkać żurawie, to będzie Predolina Redy, gdzie można prześledzić cały cykl roczny żurawia od okresu lęgowego poprzez wędrówki, później z lotowiska na noclegowiska. No i kolejnie nawet zimowanie. Od kilku lat się zdarza, że w zeszłym roku przyzimowało w okolicy Ścioredy około 300 ptaków. Najlepiej żurawia sobie, jeśli ktoś go nie widział, nigdy porównać z ptakiem, którego każdy na pewno zna z bocianem. Bocian jest wyraźnie mniejszy od żurawia, ale mniej więcej posturą sylwetką wygląda podobnie. W porównaniu z bocianem również, żuraw ma dłuższą szyję, zdecydowanie krótszy dziób, bardzo długie, silne nogi. I takim najbardziej rzucającym się szczegółem upierzenia Żurawia jest pióropusz umieszczony z tyłu ciała, który często jest kojarzony z ogonem, ale to nie są pióra ogona, ale lotki trzeciorzędowe postrzępione, które właśnie tworzą taką charakterystyczną kryzę. Ptaki łączą się w pary już na etapie drugiego, trzeciego roku życia, na zimowiskach i tworzą tą parę no, na całe życie, monogamiczną. Właściwie tylko śmierć któregoś z ptaków jest y, przyczyną, że ptak szuka drugiego osobnika. No, żuraw jest tak towarzyskim ptakiem, że właściwie się nie spotyka pojedynczych ptaków, a jak są to pojedyncze, to, to coś tam się musiało podziać. Także jak te żurawie się już połączą po raz pierwszy, to później w tej parze przemieszczają się również na tereny lęgowe i wtedy przystępują do takich prowizorycznych lęgów, że zajmują terytorium, budują nieraz jakąś platformę, ale z reguły są to miejsca mniej atrakcyjne dla takich par, które już są dojrzałe i już miały wyprowadzone wcześniej jakieś lęgi żura właśnie tą dojrzałość osiąga, większość uważa, że jest to 4-5 lat, a nawet 6, kiedy ptaki po raz pierwszy przystępują do składania jaj. No i tak właśnie po przylocie, jak już ptaki zajmą to terytorium, to tu jeszcze warto powiedzieć, że takim głównym, najbardziej charakterystycznym znakiem tego zajęcia terytorium jest głos żurawia, no, który jest no, nie do opisania, no, jego mistyka jest po prostu... Niepojęta, tak takie wrażenie robi, jak się go słyszy. głos ten odbija się tak potęguje, zresztą właśnie echo bardzo mocno potęguje ten głos i on może być z dwóch kilometrów być słyszany. Taki go wydają właśnie na początku jak przylatują, zajmują to miejsce, w którym będzie gniazdo i właśnie z tego miejsca one zaczynają się odzywać, to jest taki głos, taki wydają go w duecie jednocześnie jeden ptak zaczyna, drugi wchodzi i kolejny kończy. Także jest to taki głos no, rzadko spotykany u nas. Z ptaków, który wydaje również taki głos, to jest łabędź krzykliwy, który w okresie toków również. Jego śpiew, ta godowa, przypomina trochę klangor żurawia na głębokiej takiej warmi zapadłej, gdzie występują jednocześnie i żuraw, i łabędź krzykliwy, często w tym samym siedlisku. To wiosną to jest coś niesamowitego jak jeszcze zbiornik jest zamarznięty i są tylko jakieś takie kałuże odmarznięte ze stojącą wodą. Wtedy właśnie żurawie już chodzą po tym olsie, łabędzie się pojawiają i można właśnie wcześniej rano, albo niemalże w nocy usłyszeć właśnie tą pieśń żurawia i łabędzia krzykliwego. Pieśń żurawia Nazywamy klangorem Jest on yy, yy, przez parę ptaków, wydawaną w duecie. Żurawie oczywiście odzywają się również innymi głosami. Kolejnym głosem, który żuraw wydaje, to już w okresie lęgowym, gdy jest zaniepokojony obecnością człowieka, czy jakiegoś innego drapieżnika, który się pojawi tam w polu widzenia jego. Jest jeszcze głos taki, takie chrumkanie, jest to głos ostrzegawczy, Trudno jest go usłyszeć właściwie najczęściej dopiero jak jesteśmy albo w pobliżu pisklęcia, albo w czasie klucia się piskląt i niespodziewanie się znajdziemy w pobliżu gniazda, i wtedy ptak jak schodzi z gniazda czy się oddala, to właśnie wydaje ten taki groźny, taki pomruch, no można trochę się nawet przestraszyć, jak się nie wie, co to za głos jest. Ten głos również jest wydawany w przypadku zagrożenia ze strony drapieżnika, takiego, który jest w stanie zagrozić żurawiowi, co się wydaje nieprawdopodobne, ale takim takim jest bielik. Nie jest to częste zjawisko, ale są miejsca, gdzie bieliki się specjalizują w polowaniu na żurawie, i takim miejscem tutaj najbliżej jest bielawskie Błoto. żurawie kiedyś się gnieździły w bardzo, takich, bardzo odludnych miejscach, mocno zabagnionych, były bardzo trudne do spotkania Jak w latach 80. ubiegłego wieku, to w Polsce populacja żurawi była szacowana na 700-800 par, a w tej chwili jest to ponad 20-25 tysięcy par, także jest to ogromny ogromny wzrost. I kiedyś żurawia spotkać jako ptaka lęgowego to było naprawdę dużym wydarzeniem, jeśli na danym polu żura był stwierdzony. No w tej chwili żuraw poprzez te różne zmiany w środowisku w podejściu człowieka do żurawia no stał się ptakiem zdecydowanie częstszym i łatwiejszym do obserwacji. To podejście człowieka do żurawia to jest jedna z przyczyn jego wzrostu. Główną to jest chyba powrót bobra na większość terenów w Polsce, po tym jak trochę rolnictwo tak no, zapadło się po, w okresie tej transformacji, wiele terenów szczególnie na Warmii czy na Pomorzu Zachodnim no zostało opuszczonych i dano wolną rękę bobrom, które naprawdę robią bardzo dobrą robotę, zatapiają ogromne obszary zagłębień terenu, zatrzymują wodę w Olsach, zatrzymują wodę na Starych Stawach, zatykają różne dreny śródpolne też powodując, Zalewiska. No i to są tereny, które żuraw bardzo lubi, bo one się często znajdują w obszarze rolnictwa wielkoobszarowego. W tej chwili już. No i jest tam no, ogromny spokój. Praktycznie y, żuraw tam wtedy jest tylko zaniepokojony zaniepoko w okresie, kiedy są pierwsze jakieś prace polne, i później dopiero w czasie zbiorów czyli jak on już prowadzi młode. No po wyprowadzeniu z gniazda to już wtedy. Właściwie człowiek nie jest mu w stanie zagrozić. Gniazdo żurawia jest zbudowane na ziemi. Jest to forma takiego kopca o średnicy to zależy, ale około metra jednego i jest ono zbudowane z materiału, który jest najbliżej, dostępny. Czyli z różnych łodek, ćcin, szuwarów, torfowców różnych. Często jest podkład tego gniazda jest zbudowany z olchowych gałęzi, czy z innych gałęzi, które w pobliżu też tam się znajdują. Często taka platforma może być wykorzystywana przez kilka lat, że ptak zakłada. No, przystępuje do lęgu składając jaja w tym samym miejscu co w zeszłych latach, szczególnie jak jest to miejsce niedużej, niedużej powierzchni, gdzie nie ma innych alternatywnych miejsc, gdzie by mógł zbudować. Często jest tych platform kilka, jedna na przykład służy do odpoczywania drugiego ptaka, a na jednej tak wysiaduje. Żurawie składają ogólnie dwa jaja i składają je w odstępach. To drugie jajo jest składane w odstępie dwóch, a nawet trzech dni, ale są wysiadywane od razu, nie tak jak u łabędzia, czy u innych blaszkodziowych kaczek, że samica składa wszystkie jaja i dopiero wtedy zaczyna je wysiadywać, i mniej więcej jednocześnie się klują wszystkie pisklęta i opuszczają gniazdo jednocześnie. U Żurawia jest tak, że najpierw wykluwa się ten ptak, który był w pierwszym jaju, i tego ptaka przejmuje jeden z rodziców, zaczyna się nim opiekować, wyprowadza, a drugi dalej wysiaduje to drugie jajo i wtedy ten drugi ptak opiekuje się tym drugim pisklęciem. Także Żurawie są takimi zagniazdownikami, które nie są jeszcze w pełni samodzielne po wyjściu z gniazda. Wymagają pełnej opieki ze strony dorosłych ptaków. Te dorosłe ptaki często właśnie im wskazują przez pierwsze dni pokarm dziobem, naprowadzają je, no, ogrzewają je na gnieździe. No i żurawie te młode bardzo szybko zaczynają rosnąć. Przez pierwsze trzy tygodnie. Przede wszystkim rosną im nogi i dopiero po tych trzech tygodniach zaczynają się rozwijać w pozostałych częściach, jak skrzydła. I zaczynają przyjmować upierzenie już takie dorosłe pióra, im zaczynają wyrastać w miejsce puchu takiego, który miały odpis klęcia. I się okazuje, że te młode nawiązują bardzo silną więź z osobnikiem, który, który się nimi opiekuje, czyli tak jak... Samica wodzi jednego ptaka, a samiec drugiego, to ta więź się pomiędzy tymi ptakami tak właśnie umacnia tym pisklęciem a rodzicem. Zanim żurawie się zaczną zbierać do odlotu, to musi minąć właśnie cały ten okres wychowania tego młodego, co mniej więcej trwa około... Do osiągnięcia lotności ptaka takiego młodego jest potrzebne około 2,5 miesiąca. I wtedy w sierpniu, jeszcze przed samym odlotem, zanim ptaki zaczną się gromadzić w takie większe skupiska, to jeszcze muszą się przepierzyć. To jest takie fajne też zjawisko, że Prawdopodobnie większości ludziom nieznane, nie spotkali się z tym w terenie, kiedy się znajduje niemalże cały uniform żurawia w jednym miejscu, w trudnym, jakimś dostępnym fragmencie bagna czy moczaru. No i przez ten okres ptaki są nielotne. Młode wtedy też dopiero dorastają do tego momentu, kiedy zaczną być lotne. I jak to się skończy, to wtedy ptaki zaczynają oddalać się od tych miejsc lęgowych i wylatywać coraz dalej na żerowiska. Tutaj takim fajnym miejscem, gdzie właśnie można spotkać takie pary już po okresie lęgowym, to jest niewątpliwie Ujście Redy między innymi, gdzie gromadzą się ptaki z terenów tutaj Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, z Puszczy lubskiej. I one na początku to są niewielkie grupy ptaków, właśnie pojedyncze rodziny, które stopniowo Zaczynają się skupiać w coraz większe stada. No i w pewnym momencie, pod koniec sierpnia, na przełomie sierpnia, września, ptaki zaczynają się przemieszczać już na trochę większe odległości i gromadzić się no, w ogromne już stada. Do nich dołączają ptaki z jakichś dalszych rejonów. No i tak stopniowo to trwa przez cały wrzesień, październik, zależy od rejonu Polski. Także ptaki się stopniowo przemieszczają na te zimowiska, na zachód. Ale teraz na skutek zmian tych klimatycznych. Może to i lepiej nawet nieraz, że te ptaki już nie lecą tak daleko. Są mniej narażone na niebezpieczeństwo w czasie wędrówki. No ale z kolei wchodzą w konflikty z ludźmi, głównie z rolnikami na tych terenach, na których zostają. Słynny taniec godowy. Nie tylko godowy, bo praktycznie wykonują tańce przez cały, cały rok na zimowiskach, na lęgowiskach. Jest to forma tworzenia takich więzi społecznych i wyładowywania agresji. No ten taniec jest bardzo taki widowiskowy, bo to często ptaki wykonują bardzo takie efektowne podskoki, rozkładają skrzydła, trzepoczą tymi skrzydłami. Wtedy również wydają pewną ilość dźwięków, tych takich krótszych, nie, tych godowych. Taniec żurawia Wszedł do takiej kultury, nawet do różnych opowieści, baśni, mitów, legend. Żura w wielu krajach jest, w wielu rejonach świata jest no, takim symbolem. W Azji na przykład jest w Chinach takim odpowiednikiem jaskółki, symbolizującym właśnie powrót wiosny powrót takiego cyklu całorocznego. W Japonii jest z kolei takim ptakiem nadziei, uważanym za ptaka nieśmiertelnego. Zresztą nawet słynne są te figurki origami, które tam się robi przy wszelkich okazjach. Figurki żurawia. Zasłuchałam się. To był Waldemar Półtorak z gawędą o żurawiu. Dzisiaj już kończymy naszą ptasią podróż, ale zanim się pożegnam, chcę serdecznie podziękować za bardzo ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka Ptasiego Radia. Zdradzę może, że wkrótce pojawią się jeszcze trzy. Wszystkie będą dostępne na YouTube Otopu oraz na Spotify. Wszelkie linki znajdziecie także na stronie internetowej rezerwatu Beka. A tymczasem, do usłyszenia. Odcinek został zrealizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu dla przyrody i ludzi oto patrol w rezerwacie Beka.